Hejka, co to tam masz? Mam dychę. No i spoko, ja mam w portfelu 5 dych. Chwalisz się czy żalisz? Nie, ten, czyli dycha. No wiem, że ten to dycha, na tyle to ja się na angielskim znam, nie? Ty, ale to taka gra jest. A, zajarzyłem, no to tego, 20, czyli 20. Cześć, z tej strony Amator Planszówek i dzisiaj wracam do Was po Europie z grą, która jest w zasadzie tytułem imprezowym, z zabawą matematyką, czyli no w zasadzie dodajmy do tego jeszcze jakby był tutaj quiz, to byśmy mieli komplet cech, które odstraszają mnie od planszówek. Natomiast TEN, czyli dycha, jest grą, która ma potencjał wprowadzania do świata planszówek nowych graczy i właśnie dlatego mnie zainteresowała. Od czasu do czasu lubię wyciągnąć na stół coś, co ma właśnie taki potencjał. Potencjał przyciągania do naszego hobby nowych osób, które nie są związane z planszówkami i ku temu bardzo dobre są właśnie tytuły imprezowe. Jak jest w przypadku tej w zasadzie karcianki, czy dobrze się przy niej bawiliśmy, czy ona faktycznie ma taki potencjał i ile tu jest tego liczenia i czy ono jest uciążliwe. O tym dzisiaj w moim filmie, więc rozłóżmy sobie grę i pomówmy o tym, czym jest ten, czyli dycha i czy to dobra gra jest. No i mamy wyciągnięte komponenty z pudełeczka i czym jest ten, czyli dycha. Mamy do czynienia z grą imprezową, tak jak powiedziałem, grą, w której naszym zadaniem jest zbieranie ciągów cyfr z kart w różnych kolorach. I mamy tutaj w grze karty w 4 kolorach, na których znajdują się cyfry od 1 do 9. Kolorki różowy, pomarańczowy, zielony, niebieski. Mamy tu karty jokerów. Jokerów cyfrowych, czyli takie, które mogą być dowolną cyfrą w danym kolorze. Jokerów kolorów, czyli konkretną cyfrę, która może być w różnych kolorach, bądź cyfrowo-kolorowych, które może zastąpić dowolną cyfrę w dowolnym kolorze. I mamy też karty waluty, które pokazują nam, ile w trakcie rozgrywki będziemy sobie mogli wziąć ciasteczek Oreo. Dlaczego ciasteczek Oreo? Bo mamy tutaj żetony. Żetony właśnie waluty, czarne. Mamy żetony białe, które są żetonami fiaska. O tym za chwilkę, o co tutaj chodzi. Natomiast one wyglądają jak miniaturki ciasteczek Oreo. I ja nie wiem, czy tam w Treflu poszła jakaś umowa sponsorska, czy coś, że to tak miało wyglądać. Ale jak to leży na stole, no to sorry. Dla nas to były ciasteczka. Zresztą ja Wam tu będę tradycyjnie gdzieś wyświetlał zdjęcia, żebyście mogli sobie zobaczyć dokładnie, jak to wygląda. No i dla mnie to jest Oreo jak nic, no ale za to te żetony są fantastycznie wykonane, z solidnego plastiku, bardzo przyjemnie wyglądają, chce się jeść. Serio, ja przy tej grze byłem głodny, miałem ochotę na ciasteczka, tak jakoś wyszło. Natomiast co my tutaj w zasadzie robimy? Mamy w trakcie rozgrywki stos, wszystkie te nasze karty są przetasowane, leżą sobie na stole i aktywny gracz zaczyna zabawę. Zaczyna od tego, że z tego stosu odkrywa kolejne karty i jak już wiemy, odkrywa karty z cyframi i odkrywa karty z wartościami. I może to robić tak długo, aż spasuje i wtedy weźmie sobie nagrodę, albo aż poniesie fiasko. A fiasko poniesie wtedy, kiedy suma cyfr z kart cyfrowych osiągnie więcej niż 10, bądź suma z kart waluty osiągnie więcej niż 10. Więc mamy tutaj element push your luck. Natomiast to, co trzeba wiedzieć, kiedy je wyciągamy, to karty waluty są tak jakby działaniem minusowym, czyli karty cyfrowe sobie dodajemy, natomiast jak wypadnie nam taka karta, to tyle, ile jest oczek, tyle odejmujemy od wyniku, więc o tyle nam się jeszcze przedłuża szansa na wykładanie tych kart cyfrowych. Tylko pamiętajmy, że na tych też możemy polec, więc jest tu naprawdę bardzo spora nutka hazardowa. No i tak, dajmy na to, że nam się udało, czyli pasuje w pewnym momencie, mam jakieś karty. Teraz mogę wziąć nagrody. Jeżeli wezmę sobie nagrody cyfrowe, nagrodę w postaci nagrody karty cyfrowe, to biorę wszystkie te karty do siebie i one mi się już układają. W ten sposób zbieram karty, żeby ułożyć te ciągi cyfrowe. Natomiast karty waluty, które pozostały, to tyle waluty dostają wszyscy konkurenci gracza aktywnego. Oni sobie dobierają wtedy żetoniki, a mamy limit czarnych żetonów, pamiętajcie, czarnych żetonów 10 w swoich zasobach, czyli ponad te 10 nie możemy dobrać. Jeżeli wezmę sobie, wybiorę kartę waluty jako nagrodę, czyli biorę wszystkie z wyłożonych kart walut, to wtedy te karty odrzucam i ja sobie biorę czarne żetoniki w takiej ilości jak jest, pamiętając o limicie 10, rywale nie dostają nic, ale karty cyfrowe, które zostały, trafiają na giełdę. Giełda jest wykorzystywana wtedy, kiedy aktywny gracz pobierze w nagrodę karty cyfrowe, wtedy może dokonać fazy zakupu i z tej giełdy kupić sobie jedną kartę. I ona jest zawsze warta tyle, ile jest na niej napisane, taka jaką mamy cyferkę, tyle ona jest warta, tyle trzeba wydać waluty. No i teraz tak, mówiłem o fiasku. Jeżeli z kart waluty bądź kart cyfrowych przebiję 10, czy będę miał 11 i więcej, wtedy ponoszę fiasko. Jeżeli poniosłem fiasko w kartach cyfr, to dobieram sobie biały żetonik, który jest przy zakupach wart 3 waluty i on się nie wlicza do limitu 10 żetonów. Natomiast karty waluty, które pozostały, to rywale dobierają sobie tyle waluty, ile tam zostało. Jeżeli poniosłem klęskę na kartach waluty, to karty cyfrowe trafiają na giełdę, ja dostaję ponownie biały żetonik, rywale nie dostają nic. I tak gramy, aż się skończy nasza talia. Kiedy talia się skończy, gracz, który wyłożył ostatnią kartę z talii, kończy swoją turę standardowo, no tylko już nie może dobierać nowych kart, bo się skończyły, a potem każdy może jeszcze raz wykonać fazę zakupów, czyli jeżeli go na to stać, to kupić sobie z giełdy jedną kartę. Kończymy wtedy rozgrywkę i podliczamy punkty. Jak podliczamy punkty? Mamy przed sobą różne karty, które zbieraliśmy cały czas, te karty z cyframi. Z nich układamy ciągi. Coś na wzór Rumikub na przykład, że od 1 do 9 układamy. Teraz tak, ciągi nie muszą się zaczynać od jedynki, mogą w dowolny sposób i z danego koloru najdłuższy ciąg cyfr będzie nam dawał punkty i każda karta w takim ciągu jest warta 1 punkcik. Natomiast jeżeli uzbieramy ciąg z jakiegokolwiek koloru, który będzie miał od 1 do 9 wszystkie karty, czyli 9 kart, to dostajemy 9 punktów za ten ciąg plus jedną bonusową za to, że on jest cały. I do tego ciągu, do każdego w zasadzie liczą nam się też karty jokerów, one nam po prostu zastępują różne tam cyfry, kolory i one się nam do tej punktacji liczą. I tyle. I to jest cała rozgrywka. Mam nadzieję, że z tego było jasno powiedziane, co tu robimy. Jest to tytuł, który ma zasady bardzo proste, acz jest to tytuł, który dobrze pokazać graczom, dobrze siąść i zagrać. I szczerze, nawet w ten sposób można tłumaczyć zasady. To jest gra dobra, w której jedna osoba zna zasady, możemy siąść, może nakreślić, co tu robimy, w zasadzie powiedzieć, w jaki sposób punktujemy na koniec, żeby gracze wiedzieli, jakie decyzje za chwilę podjąć, a my po prostu im mówimy, czy ten gracz, który dobrze zna zasady, na początku po prostu, dobra, teraz zrób to, robisz to, teraz sobie wybierz, czy chcesz taką nagrodę, czy chcesz taką nagrodę, teraz to się stało, koniec, następny. Runda 2 i wszyscy będą wiedzieli, jak grać. W zasadzie naprawdę wystarczy wyjaśnić tylko, za co na koniec dostaniemy te punkty, już wszyscy będą wiedzieli, co i jak tutaj hula. No i zapomniałbym jeszcze o mechanizmie licytacji, czy jak wykładamy sobie karty po kolei i tam nam wypadnie jakikolwiek joker, wtedy rozpoczyna się licytacja o niego i gracz na lewo od gracza aktywnego, który wykładał karty, rzuca swoją ofertę, ile by chciał zapłacić za tę kartę. I tak po kolei każdy rzuca swoją ofertę, czyli na dobrą sprawę kolejni gracze muszą przebić. Kiedy dojdzie do gracza aktywnego, ten jako ostatni daje swoją ofertę. Licytacja nie jest obowiązkowa, więc można z niej spasować, odpuścić. Ten, kto dał najwięcej, bierze sobie tego jokera, a aktywny gracz wykłada dalej karty i kontynuuje swoją turę. No i dobra, to jak widzicie, to jest naprawdę prosta gra. No a jak nasze wrażenia z rozgrywki i co ewentualnie bym tu zmienił? Słuchajcie, pierwszy raz jak do tego siedliśmy, zagraliśmy, to było takie ale potem zagraliśmy znowu, jak już wiedzieliśmy, o co walczymy, jak już sprawdziliśmy na własnej skórze, jakie są te warunki zwycięstwa, co trzeba uzbierać, kiedy już uzmysłowiliśmy sobie, w jakie karty ewentualnie iść, kiedy spasować, kiedy zaczęliśmy się bawić bardziej tym push your luck, bardziej ryzykować. Kurczę, to była naprawdę dobra zabawa. My się przy tym nieźle bawiliśmy. Co nie oznacza, że nie ma tu elementów, których bym nie pozmieniał w tej grze. Ponieważ, tak jak powiedziałem, mamy tutaj licytację i ta licytacja niestety została położona. Słuchajcie, tu ta gra ma raz, dwa, trzech autorów. I nikt się nie skapnął, że przydałoby się, jeżeli dajemy motyw licytacji, to żeby dać do gry zasłonki. Tak, żebyśmy nie widzieli, kto ile ma pieniędzy. No bo w tym momencie to jak ktoś wyłoży coś, to od razu widzimy co, jak przebić. Widzimy fundusze wszystkich graczy, więc w zasadzie wystarczy rzucić okiem, aha, ten ma tyle, dobra, tu nie mam sensu się licytować, albo tu po prostu rzucę tyle i tak nigdy już nic nie zrobi. Więc albo trzeba było dodać do tej gry zasłonki, albo sami się wyposażcie w zasłonki, bo serio doda to pikanterii rozgrywce, albo trzeba było zrobić tak, że się licytujemy, aż wszyscy spasują i po prostu przebijamy się na potęgę, kto ile da radę wyłożyć za tę kartę, czy to mu się opłaci, bo de facto na koniec ta karta będzie warta tylko 1 punkt. Z drugiej strony takiego jokerka można zastosować jako na przykład 9, a tak na rynku musielibyśmy zapłacić 9 pieniądza za tę 9, więc jest się o co bić i ta licytacja by mogła być naprawdę świetnym elementem, tymczasem jest takim dodatkiem, który macie poczucie w trakcie licytowania, że on jest wepchnięty troszkę na siłę. Dobrze, że on jest, że te jokery nie wpadają nam tak po prostu z automatu do naszej puli, tylko trzeba o nie zawalczyć. To jest jak najbardziej na plus, ale ta licytacja została niedoszlifowana i jeżeli chcecie moją radę, sięgniecie po TEN, czyli dycha, wyposażcie się w jakieś zasłonki, będzie wtedy ciekawiej, nie ujawniajcie funduszy jakie macie, prędzej czy później gracze się pogubią kto ile ma. Natomiast tak, reszta to dodawanie, odejmowanie. To wspominałem wam w kilku filmach, że nie lubię takich gier z tego względu, że jak jestem zmęczony po pracy, to dla mnie ta forma myślenia i to jeszcze nad matematyką, gdzie ja jestem humanistą i tak to jest jedna z moich ulubionych życiowych wymówek. Mózg mnie boli, jak ja muszę jeszcze siąść i coś tam sobie dodawać, odejmować. Nie lubię tego. Po prostu tego nie lubię, dlatego ten nie jest grą, która zawsze będzie mnie cieszyła. Są dni, w które po prostu nie sięgnę po ten tytuł, bo nie będę miał ochoty niczego liczyć. I tak, to jest totalnie subiektywne moje odczucie. Wam to może w ogóle nie przeszkadzać, może nigdy żeście nie odczuli zmęczenia tego typu myśleniem, pasta matematyką. Mnie to czasami męczy. Natomiast w dni, kiedy jestem wypoczęty, kiedy jest spoko na umyśle i tak dalej, to się bawiłem świetnie. Serio, to wtedy przede wszystkim ten element push your luck, ta mechanika hazardowa, bo tak, tu rozgrywka bazuje i w sumie klei wszystko na tych odczuciach hazardowych. Ona uderza w te tony, dobra, jeszcze jedna karta, jeszcze mi się uda. Rany boskie, wypadły mi takie karty, normalnie 4 z nich potrzebuję, dadzą mi takie kombo punktowe, brakuje mi tylko 3 do tego, żeby przekroczyć dychę, ale może, tam dawno nie wypadały, tak kurczę, może akurat tu mi wypadnie taka 2, będzie idealnie, pyk, 7, rany boskie, wszystko stracone. I to nie tylko was angażuje jako aktywnego gracza. Te emocje nie są tylko dla tego aktywnego gracza, który wykłada, ale też dla wszystkich naokoło, ponieważ każdy w razie czego może dostać jakieś bonusy. Jeżeli tobie się uda i wybierzesz karty, to my dostaniemy, kurczę, pieniądza za to. Jeżeli ty weźmiesz pieniądze, to karty mogą ciekawe trafić do strefy tutaj tej giełdy, więc będzie można je kupić. To już pozwala coś tam sobie planować na następny ruch, że może tu trochę mniej agresywnie pogram czy coś. I to naprawdę działa i robi robotę. Przy tym aspekcie bawiliśmy się naprawdę świetnie. Natomiast jest to gra, w której jeżeli jesteście bardzo zachowawczy, nie lubicie ryzyka, nie lubicie hazardu, nie lubicie żadnych takich mechanik czysto hazardowych i po prostu peniacie przed pewnymi decyzjami, nie chcecie ich podjąć, gracie bardzo zachowawczo, to serio, jak do tego siądzie kilka osób, które będą jedna karta, druga karta, tu uzbierałem dopiero 3, niby do tej dyszki daleko, ale nie będę ryzykował, one mi się już przydadzą. Rozgrywka się tak przeciągnie i będzie taka nudna, że rany boskie. Tutaj cała zabawa jest właśnie w tym, że wyciągamy z tej talii, próbujemy, ryzykujemy i w ten sposób próbujemy ucierać punkty. Jak wszyscy tak grają, to ta gra jest dynamiczna, emocjonująca i świetna. I w takich warunkach naprawdę Wam ją polecam. To, co mi się jeszcze tu podoba w kwestiach wykonania, to jeżeli się zastanawiacie, czy osoby z problemami w rozróżnianiu barw będą mogły grać. Tak, pomyślano tutaj o tym, że każda karta, każdy kolor ma jakiś swój motyw przewodni graficzny, czy to są na przykład kosteczki, czy to są trapezy tutaj, czy to są kuleczki. Po prostu każdy kolor ma swój motyw, z którego są złożone całe tła. Więc to robi tutaj naprawdę świetną robotę, jeżeli ktoś ma problemy z rozpoznawaniem barw. Nie wiem akurat, czy problemy dotyczą tych kolorów, które tu są, bo są, z tego co kojarzę, to różne barwy tam się łapią pod to, czy się je da rozróżnić, czy nie. Nie znam się na tym za bardzo, ale no tutaj są te figury geometryczne w tłach, więc można spokojnie rozgrywać tutaj z osobami, które barw nie rozróżniają. To jest na duży plus. Jak mówiłem, podobają mi się te ciasteczka. No serio, to nie jest film sponsorowany przez Oreo, ale tu jest Oreo. Ja w tym widzę Oreo. Jak to złożę, naprawdę mam ochotę dziabnąć jakieś ciastko i po nagrywaniu tego materiału zaś napcham tyłek jakimiś ciastkami. No i to jest w zasadzie całe TEN, czyli dycha. Nie wiem, czy można tu jeszcze coś więcej powiedzieć. No, dodam jeszcze, że każdy gracz dostaje kartę pomocy. Jest tu wszystko fajnie napisane, co, gdzie, kiedy jest porażka, znaczy tutaj fiasko, kiedy mamy tutaj jaką fazę, w jakiej kolejności wykonujemy swoje ruchy. Napisy są małe, więc te karty pomocy będą pomocne tylko dla osób, które mają sokoli wzrok i grają w idealnym świetle. No i tak, i tu są te właśnie aspekty, które trochę psują ten aspekt imprezowy. Dobra, czy jest jednak jeszcze coś, co mogę powiedzieć o tej grze, nie? Ja sobie muszę kiedyś zacząć pisać scenariusze do tych recenzji. Dwie rzeczy w zasadzie chciałbym Wam powiedzieć. Pierwsza, i one faktycznie uderzają troszkę w aspekt imprezowy. Pierwsza to jest taka, że ta gra na stole zajmuje sporo miejsca, więc to nie jest tytuł taki, który sobie po prostu wyciągniecie na luza, jak macie zastawiony czymś stół i tak lekko pykniecie gdzieś tutaj na boczku. Nie, to są karty, które zbieramy, te swoje zestawy. Co prawda możemy karty na karty nakładać, także same cyfry widzimy, ale jednak one zajmują trochę stołu, zajmuje nam go też ta giełda. Tutaj wchodzi aspekt tego, że no jeżeli mamy to dodawanie, odejmowanie, to też raczej przy większych procentach, jak ktoś już jest bardzo zmęczony czasem spędzonym ze znajomymi, to też już tutaj ta gra nie do końca będzie podchodziła, prawda? Więc to tutaj w tych kwestiach imprezowych to jest raczej na takie spotkanie towarzyskie, gdzie chcemy się pobawić przy jakiejś bardzo lekkiej grze, ale nie do końca jest to taka impreza w klasycznym rozumieniu. Druga rzecz, która mi się tutaj tak nie do końca podoba i na którą ostatnio często narzekam, to pudełko. I słuchajcie, pudełko... Nie, no dobra, pudełko mi się podoba, ono jest fantastyczne, ono jak będzie stało na półce w sklepie, gdzieś zwraca na siebie uwagę, przez te kolory jest bardzo wesołe, ciekawe, zachęca do sięgnięcia po nie, zachęca do sprawdzenia, co tu jest, ale jak je otworzymy, to tam mamy hulające powietrze, to znaczy niby by było hulające powietrze, bo mamy papierowy insert, który osłania część hulającego powietrza, bo pod nim nic nie ma. To pudło jest tak 3 razy za duże na to, co tu mamy, bo mamy tu talię kart, naprawdę dużą. To cieszy, jest tu duża talia kart, ale ona zajmuje gdzieś tyle w tym pudełku, do tego mamy żetoniki tutaj tyle i przez to zamiast mieć małe, kompaktowe pudełeczko, które zabierzemy gdzieś ze sobą, teraz mamy wakacje, to by była idealna gra, żeby zabierać ją na wakacje i wprowadzać ze świata planszówek nowe osoby, które spotkamy na tych wakajkach i powiedzieć im, chodź to zagramy sobie w szybką, fajną, ciekawą gierkę, zobaczycie jak to tam te współczesne gry wyglądają, albo po prostu tak sobie zagramy, a potem mi powiecie, a kurczę, bo mamy jeszcze tu coś takiego innego, cięższego, jak chcecie sobie zobaczyć, zagrać. To by było idealne. Małe, fajne, tak, to trzeba to brać bez pudełka, bo to pudło jest po prostu za duże. Ja rozumiem decyzję marketingową, jasne, jak coś takiego leży w sklepie, to prędzej zwróci na siebie uwagę niż coś takiego małego. No i no pod tym względem no, trzeba niestety chyba przeboleć pewne takie decyzje projektowe. Pudełko ładne, ale za duże. No co poradzimy, tak jest. No i podsumujmy to sobie wszystko. Słuchajcie, mamy tutaj dynamiczną, szybką, bo faktycznie około 30-minutową w komplecie grę imprezową, która wzbudza wiele emocji dzięki mechanice Push Your Luck. Ten hazardowy element tutaj faktycznie robi robotę. Jeżeli lubicie takie elementy w grach, to TEN, czyli dycha, jest pozycją dla Was. Gra się tu przyjemnie, zasady są bardzo proste. Tak jak mówię, skopano tutaj element licytacyjny, dlatego jak będziecie w to grać, wyposażcie się w jakieś osłonki albo w coś, żeby nie pokazywać swoich zasobów finansowych tutaj rywalom, żebyście mogli w tej licytacji poczuć trochę emocji. Tutaj niestety są braki pod tym względem, natomiast sama rozgrywka jest bardzo przyjemna. W tej grze mamy też wariant rozgrywki jednoosobowej, jest on zbliżony do rozgrywki dwuosobowej, tylko że drugi gracz jest tutaj automą. Nie grałem w solo, bo nie grywam w solo, więc nie powiem Wam, jak się w to gra, natomiast powiem Wam to, że jako grę dla dwóch osób też tej pozycji nie widzę. Dla mnie to jest tytuł od trójki wzwyż, właśnie na takie lekko imprezowe spotkania towarzyskie. Dla dwóch graczy znajdę naprawdę pierdyliard więcej ciekawszych, strategicznych gier karcianych, które będą dawały emocje pojedynku. Tutaj we dwójkę gra jest trochę mechaniczna, trochę mało emocjonująca i moim zdaniem nie domaga. Natomiast powyżej trójeczki jak najbardziej przyjemny tytuł. Tak jak mówię, ja nie będę wyciągał tej gry, kiedy będę zmęczony, bo nie lubię się bawić w dodawanie, odejmowanie i tak możecie sobie o mnie myśleć, co tam chcecie, co za matą do 10 nie policzy, ale po prostu mnie nie jara w czasie wolnym, jak jestem zmęczony po pracy, taka forma kombinowania. W każdej innej sytuacji, jak będę wypoczęty, to z chęcią ten tytuł wyciągnę i to jest kolejna gra w mojej kolekcji, którą będę wykorzystywał do tego, żeby ją pokazać nowym osobom, graczom, którzy nie są zainteresowani planszówkami, nie wiedzą jeszcze, że mogą mi zainteresować planszówki, a tu dostaną grę, która bardzo przypomina różne, czy to karciane szlagiery klasyczne, czy gry typu Rumikub. Przypomina mi to też serię Bierze. Pokazywałem Wam na moim kanale 11 Bierze i to mi przypomina tego typu gry. Gry liczbowe, które w zasadzie są dla każdego. Nawet dla tego, kto uznaje gry planszowe za zabawę dla dzieci. To tutaj ma matematyczną rozkminę imprezową. Czyli to jest to! No. Więc wiecie już, jakie jest TEN, czyli dycha. Czy to jest gra w Waszym guście? O tym musicie zdecydować sami. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że oglądacie moje materiały i że obejrzeliście ten film. Jeżeli Wam się podobał, będę wdzięczny za łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to za zasubskrybowanie mojego kanału. W tym miejscu dziękuję też wydawnictwu Trefl za nadesłanie tego egzemplarza do zrecenzowania i podzielenia się z Wami moimi wrażeniami. I to już tyle ode mnie. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć! Czekaj, no ten, to plus to, odjąć to i to, i to odjąć, to, ty no dociągasz, chwilunia, czekaj, gdzie to jest kalkulator, chwila, o mam!